Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego, czyli już drugiego odcinka z gierki Hotline Miami. Poprzedni odcinek średnio się wam spodobał, ponieważ dostał 110 łapek w górę, za co się bardzo cieszę, bo to jest fajny wynik, ale też 10 w dół, tak, więc no, tu jestem zdziwiony, bo nigdy w życiu takiej oceny nie miałem. Ale tak jak mówiłem, tak to zrobię, bo muszą być właśnie 3 odcinki z tej serii gierek prezentu, tak więc zapraszam do oglądania. Dzisiaj jesteśmy w rozdziale trzecim na mapce Decadence i zobaczymy, jak będziemy się bawić. Ja już w to grałem, bo ja już to w ogóle nagrywałem, tylko zdupił mi się cały plik z nagrywania. I muszę nagrywać wszystko od nowa, więc miejmy nadzieję, że będzie ciekawiej. Intra tutaj żadnego nie ma, po prostu jest tutaj podobna jakaś dama i mamy sobie pójść i kogoś tutaj uratować, czy po prostu kogoś tam pozabijać, więc miejmy nadzieję, że będzie ciekawie. Dobra, w takim razie ja tutaj muszę wybrać sobie maskę, zabójcze drzwi. A dobra, zagram sobie koniem, zabójcze drzwi. I tak, tutaj mam jednego. Okej, już nie żyje. Dzisiaj się już nie będę tak jak jakoś dziecko to zachowywało, bo tak się zachowywałem trochę. Tu jest typek, ja pamiętam. Dobra, pierw muszę zabić tego. Jak on tutaj przejdzie, zabiję go drzwiami, a potem tego. To jest gierka specyficzna, więc i specyficzne osoby będą ją lubić. Ale naprawdę, naprawdę jest... O Jezus Maria. Nie wiem, co to w ogóle było, ale... ale naprawdę, naprawdę jest fajne. Mi się strasznie miło gra. Ja dawno w ogóle już nie grałem dosłownie w nic. Po prostu mi się nie chciało grać. A teraz po prostu jakbym na nowo, jakbym tak właśnie na nowo zaczął to wszystko robić. I to naprawdę jest fajna gierka, tak więc, moi drodzy widzowie, udało się, teren czysty za pierwszym razem, nie wiem jakim cudem, nie pytajcie mnie. Ale okej, zobaczymy, jak się wam ten odcinek spodoba, więc jeśli się odcinek spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górę, nie w dół, tylko w górę. Tak? Okej, ja tutaj muszę pokminić, jak to zrobić. No dobra, może nawet nie muszę kminić. Dobra, ja tu jestem jednak szybki. No i naprawdę, bardzo fajnie tutaj. O, pięknie. O Jezu, wszystko, typek był na dole. Aj, dobra, nie pomyślałem. Znaczy, pomyślałem, ale za późno. Okej, zginął. Zginął. Zginął, znaczy nie wiem, czy zginął. O kurde, nie zginął. Dobra, już zginął. Ach, dobra, był jeszcze typek po lewej, moja wina. Tutaj naprawdę tej gierce trzeba trochę pomyśleć. O Jezu, wszystko, dobra, ten nie powinien mnie zauważyć. Czekamy i tutaj przechodzimy. Czemu tutaj jest typek z AK? Ja pierniczę, co to ma być? Ten był typek z M-ką i trochę bieda. Get wrecked. Tu jest typek, ja nie wiem jak go mam zabić. No właśnie, o to mi chodziło. Okej, jeszcze jedna próba. Jak w ogóle seria z... Jezu, wszystko... O dobra, miałem fuksa, miałem po prostu szczęście. Akurat tutaj seria właśnie z... z Hotline Miami jest dosyć specyficzna, ponieważ nie mogę na niej zarabiać, bo tutaj są muzyki, które słyszycie teraz. I najczęściej w świecie one mają prawa autorskie, więc get wrecked. Więc najczęściej w świecie no... O Jezu, ja pierniczę, skąd ich tutaj tyle? Ja chcę tutaj fajnie to załatwić bronią, cichą. No a tak na razie tam coś nie wychodzi. Dobra, muszę wziąć M-kę chyba. Ciekawe, jak on mnie w ogóle nie słyszał. Okej, jest idealnie. I dostał tutaj jeszcze tylko i wyłącznie dwóch ludzi. Nie było. Ta gra naprawdę potrafi przestraszyć. Zagrajcie sobie sami. To jest naprawdę jedna z fajniejszych gierek, jakie ja ostatnim czasem w ogóle grałem. I naprawdę to jest tak specyficzna gierka, że naprawdę tylko specyficzne osoby będą ją w ogóle lajkować. I tak samo będą też odlajkowywały. Chodź tu! Ja tego typa muszę zabić. Wow! Rzut przez pół mapy, co to było w ogóle? Nie wiem, ale dobra. No, chodź tu. Dobra, giń. Get wrecked. Dobra, teraz już na pewno zostały tylko i wyłącznie te dwie osoby. A ten ślepok jakiś. Dobra, udało się. Rozdział ukończony. 4 minuty, no. Bardzo fajnie. Co prawda, ja już grałem to, no ale wszystko muszę załatwić sam. Ech. O, mam tego jak shotguna, ale nie ma co chodzi. Jezu, sicko! Co jest? A on żyje dalej. Co to jest za jakiś... Co to są jakieś bossy, czy co? Panie! What the hell? Dobra, muszę tutaj zmieniać, brać... Aha, okej. Okay. To nie było mądre. A, tu nie ma amunicji. O Boże, kaszle, proszę, nie. Czy mam go zabić? Jakiś słaby był. Dobra, zabijemy jakiegoś bossa, więc jest okej. Okay. To jest ciekawe w ogóle. Dobra, i tutaj... Co, ja mogę tu dojść? Mogę chyba. To jest jakaś kobita. No dalej, zrób to. A co ja mam zrobić? Wiedziałem, że taki będzie koniec. Nie, ja chcę cię uratować.
O, mam kobietę w rękach, dobra, mogę ją bić? Nie, nie mogę, szkoda. Ale jakby to brzmiało, kurde. Jak mnie jakieś dziewczyny oglądają, to wiecie. Chociaż wątpię, szczerze mówiąc. Ale dobra, udało się przejść mapkę w 4 minutki, więc jest okej, no 5 już. Kombosy, bo już zabójstwa 3200, tam będę miał kamerkę, nie będziecie widzieć. Elastyczność. Myślę, że będzie lepsza ocena niż C ostatnie. Chociaż... No nie wiem, zobaczymy. Ocena C+, no to jest lepsza jak najbardziej. Nowa broń, odblokowałem katanę, nie, odblokowałem, co odblokowałem? Szklaną butelkę, ambitnie, no dobra. Idziemy sobie do restauracji, musimy coś zjeść tradycyjnie. Nie wyglądasz najlepiej, wszystko mi stawia zawsze na ten, nie wiem w ogóle co chodzi w tej restauracji, szczerze mówiąc. Ale podobno o historii całej dowiem się dopiero pod koniec gry, tak więc... Wtedy się nam rozjaśni umysł. I nawet jeśli ta gra nie będzie kontynuowana, to ja sobie sam zagram. Ponieważ naprawdę gra jest taka fajna, że sam sobie będę grał i sam będę po prostu dla siebie tak grał, bez nagrywania. Ach, to znowu ty. Od naszego ostatniego spotkania byłeś zapracowany jak pszczółka. Przecież nie wiesz kim jestem, nie wiesz nawet kto nas zapoznał, prawda? Po co wróciłeś, niezły ciebie drań, prawda? Brzydzę się tobą. Wszystkie elementy zaczynają się układać w całość, tylko co z tego wynika? Niektóre części dają się nie bardzo pasować, a może nie podoba mi się to, co widzę. Nasz czas dobiegł końca, ale spotkamy się jeszcze. Zanim pójdziesz, mam dla ciebie 4 pytania do przemyślenia. Pytanie numer 1. Czy lubisz krzywdzić ludzi? No nie. Pytanie numer 2. Kto zostawia wiadomości na twojej sekretarce? Skąd mam wiedzieć? Pytanie numer 3. Gdzie teraz jesteś? No w tym domu. Wreszcie ostatnie pytanie. Dlaczego w ogóle rozmawiamy? Na razie tyle. Do zobaczenia wkrótce. 5 maja 1989 roku. Dobra, musimy znowu, no to jakoś kobieta śpi. No dobra, ta, którą uratowałem. Mówi Blake, mam dla ciebie zlecenie. Doszło do awarii zasilania na 24 ulicy. Chcemy, żebyś się tym zajął. Wysłaliśmy już kogoś ponad godzinę temu, ale chyba nie sprostał temu zadaniu. Okej. Podobały mi się te telefony takie, wiecie. Awaria prądu, napraw coś. A wiadomo o co chodzi, co nie? 4 rozdział, okej. Tension. Tutaj też grałem i za Chiny ludowe nie potrafiłem tego przejść, kiedy nagrywałem, więc jeszcze raz wezmę sobie tego Don Juana. Tu jest pies. Ja to na serio gram, nie? Dobra, pamiętam co miałem robić, tak plus minus. Co ten typek wyszedł? Pies? Dobra, udało się. I teraz tak, teraz muszę zabić tych tutaj kogoś. Chodź tu. Ja w to grałem, ja w to nagrywałem właśnie, wtedy kiedy jak mi się dupczył w ogóle... kiedy mi się dupczyło dosłownie wszystko, jak nagrywałem... O Jezu Mary, czemu ten typ tam wyszedł? Widzieliście go? Jak on tutaj jest, to... Bez sensu. Jak ja miałem to zrobić, kiedy on tu wyszedł? No, halo. Okej. No, pies, chodź tu. Gdzie jest pies? Okej. Nie! O, shit! Fuck! Jeszcze muszę wykłamać, jak tutaj z tym czasem właśnie tutaj wszystko leci. Jak ogólnie mówiąc, to wszystko samemu porobić. Wow, to jest szyba. Okej, okay, nie wiedziałem. Akurat jak przedtem nagrywałem i się cały plik zdupczył. Dobra, on tutaj wyszedł przed drzwi. To troszeczkę inaczej to nagrywałem. Ponieważ wtedy to zaczynam od lewej strony, prawej, tak jak teraz. Co ten pies? No dobra, myślę, że się jakoś zbugował. Czyli muszę pierw zabić tych. A to szyba, czyli oni mnie widzą, czyli oni tu przyjdą. No to nie ma od kogoś innego. To jest jakiś typek? Nie, ale mogę go zabić drzwiami. I tego mogę też zabić. I tego też mogę zabić. Okej. Dobra, udało się. Teraz tak, muszę również o tych dwóch zacząć. Nie wychodź, chłopie. Czemu oni wychodzą z tego pokoju? Nie wiem, czy nie wziąć broni jakieś. Nie powinno się grać na głośno, ale... Drzwi zablokowały mój pocisk, no dobra. Ja pierniczę. Tak to jest serio. Z próby na próby, rozdział na rozdział. Coraz trudniejsza. Chodź, piesek. Pieseł. Okej, udało się. Tutaj jest okno, więc oni mnie i tak widzą. Dobra, teraz muszę z tymi sobie poradzić. Zamykajcie te drzwi, zamykajcie, jak najbardziej. Dobra jest ta maska. No patrz, oni się zamykają, a ja otwieram i giną. Nie no, masakra w ogóle. Dobra, teraz tak, tu jest on dwóch ludzi. Może wezmę coś na głośno. O shit! Co ja odpieprzyłem, ale dobra, wyszło. Zbejtowałem ich, można powiedzieć. Wezmę akacza, znaczy MK. I teraz tak, gdzie są jeszcze jacyś ludzie? Teren czysty, wow, nie udało mi się tego w ogóle przejść przedtem za 10. razem chyba, teraz się udało, pięknie.
Okej, okay, następna mapka. Ej, amunicja mi się skończyła. Co ja miałem tu robić? Przepraszam bardzo. Ale geniusz jestem! Jak oni tu wchodzą, to oni sami się odbijają od tego. Ja pierdolę, chodźcie tutaj do mnie. Chodźcie, no, chodźcie. Fuck, to nie tak miało wyglądać. No bez jaj, czemu te drzwi teraz się nie otworzyły? Genialne. Okej, okay, zginął. Teraz tak, tu jest dwóch ludzi, to jest jakaś chyba strzelnica. Co oni się tak za tym kryją? Ty dostań, ej! Te drzwi były za daleko. Fuck! Dobra. To trzeba grać tyle szybko. Ta gra jest ciekawa, kiedy ktoś umie w nią grać. Nie wiem, gdzie są ludzie. Na razie to jest takie rozeznanie, gdzie są, gdzie kto jest w ogóle i tak dalej, i tak dalej. To jest jakiś typek i te drzwi są połączone jakimś kablem i... Nie wiem, czy jak nie otworzę, to czy on nie zginie, czy coś, albo nie wiem, czy ja go muszę uratować, czy co. Bo kogoś tutaj podobno wysłali, czyli... Czyli to jest ten typek, który podobno jest git, dobry. Tutaj jeden chodzi, ja ich muszę tutaj jakoś zbejtować. Chodź tu! Tu jestem. Pięknie. I wezmę M-kę. Okej, okay, zabiłem go. Zabiję następnego, ale nie wiem, gdzie są następni ludzie. Oh shit, dobra, miałem rację. Te drzwi... są połączone. I po prostu to wszystko wybucha. Dobra. Spodziewałem się tego, ale nie aż tak. Jak ja to nie trafiłem, nie wiem. Ej, no sorry. A, ja pierwszy, ta gra serio jest teraz trudniejsza. Okej. Chodź tu. Co on się tak rusza? Giń! Co jest? Dobra, nieważne. Żadnych splów. Żadnych splów? Nie rozumiem. Teraz tak, no nie wiem, jak tutaj mam dojść. Ale raczej mam nie przechodzić przez te drzwi, jak rozumiem. Nie muszę to wykminić. Czy tu może jest jakiś komputer, który mogę zniszczyć albo coś? Bo tu i tu jest połączone, a od dołu nie mogę dojść, ponieważ no nie mogę dojść. Muszę tutaj jakoś pomyśleć, szczerze mówiąc. Co by tutaj zrobić w ogóle? Jak myślicie? Ej, tu jakąś literkę wziąłem, jakieś P. Mówiliście mi, że tutaj są jakieś fioletowe literki, ale w ogóle... O, tutaj takie coś... Nie. Nie wiem, o co chodzi. Kurde, mam problem, bo nie wiem, co zrobić. Chyba, że muszę go jakoś sprowadzić, żeby on tutaj do mnie przyszedł. Żeby on otworzył drzwi od zewnątrz. Ja już nie wiem, co robić. Chyba, że muszę przez ścianę jakoś to rozwalić. Jakoś inaczej. Dobra, to ty. Ja nie mogę. Gedrek. Chodź tu. Gedrek, dobra. O Jezus Maria! Okej, dobra. Ja dalej muszę z tym wymyślić, bo ja tu serio... Jak on przeżył? Po prostu nie wiem, jak tutaj przejść. No, to są jakieś komputery. Chodź tu do mnie. Jak teraz nie wyjdzie, to kończymy ten odcinek. Chodź tu. Ej, tutaj mam... O! To bilarda. Dobra, nie, ja w to nie mogę bić. Bo czy wejdę tu, czy tu, to wybucha. Ale ty jak... Nie może wybuchać. Ach. Chyba, że żadnych splów. Chodzi może o to, że jak kiedy ja... No właśnie. Kiedy ja właśnie używam tych broni... Nie ma szans, bo to... Dobra, spróbuję bez splów, bez żadnych broni teraz. Tylko i wyłącznie tą moją baseballem. A, zabiło kolega. Tylko i wyłącznie tym spróbuję. Nie wiem, to będzie trudne. No w tego będę musiał po prostu rzucić. I żadnych splów. Może wtedy, kiedy nie usłyszą, że się strzela coś.
Co ja zrobiłem w ogóle? Jeszcze raz. A dawaj, patelnią, dobra, patelnią go rzucę. Nie, no w tym samym czasie myślę, że się zabili. No cóż, moi drodzy widzowie, ja to muszę wykminić, jak to wszystko zrobić. I po prostu zobaczycie to w następnym odcinku Hotline Miami. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się jak najbardziej podobał. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!